Jest coś nowego? Nie. Dzisiaj nie, jutro. Jutro? Jutro. A coś ty taki zdenerwowany? Coś ty taki zdenerwowany? Gdybyś ty przeczytał dzisiejszą gazetę i zobaczył, co się na tym świecie wyrabia, też byłbyś zdenerwowany. A kto ci każe czytać gazety? Trzeba czasami zerknąć do gazety. Jestem człowiekiem, nie krową. To ci się tylko tak wydaje. Żartownie. Gdybyś ty czytał prasę, to byś wiedział, co się dzieje na świecie. Interesujesz się polityką? Tak. A wiesz ty chociaż, o co tam chodzi? Nie. Założę się, że nawet nie wiesz, co to jest demokracja, a co to jest dyktatura. Co? No co to jest dyktatura? Ja nie wiem, co jest dyktatura. 40 lat po ślubie. Ale ja się pytam o różnicę między demokracją a dyktaturą. Znasz? Nie. To ci powiem. No. Dyktatura to jest taki ustrój w państwie, gdzie rząd robi co chce, a naród nie ma się prawa w to mieszać. Demokracja to jest taki ustrój w państwie, gdzie naród ma się prawo mieszać, a rząd i tak robi co chce. Gdyby mnie wpuszczono do polityki światowej, byłby raj. A kto cię nie wpuszcza do polityki światowej? Język, mowa. Nie znam angielskiego. Jak ja bym znał angielski? Jak ja bym mówił po angielsku śpiewająco? Jak ja bym mógł wreszcie powiedzieć, co mi leży na sercu? To co byś zrobił? Ten pojechał do Stanów Zjednoczonych, poszedł do tego ich tam sekretarza Narodów Zjednoczonych i powiedział: panie sekretarzu, a fe. To po to musisz znać angielski? Albo chciałbym być w naszym rządzie. Ja też bym chciał być w rządzie. Ja chciałbym być ministrem finansów. Ja też chciałbym być ministrem finansów. Ty chciałbyś być ministrem finansów? Tak. Ty z twoim rozumem. Tak. Tam nie tylko trzeba umieć liczyć. Tak. Tam trzeba znać się na wyższej matematyce. Skoro ty chciałbyś być ministrem finansów, to powiedz mi, kto to był na przykład. Kogo by ci tu, no? No powiedzmy, profesor Einstein. Kto? Nawet nie wie, o kogo chodzi. No Einstein, No co tak patrzysz na mnie tymi durnymi galami? Einstein, profesor wyższej matematyki. On wyjechał do Ameryki. A co, kasa mu się nie zgadzała? Co? Co? No bo on już zrobił takie przekręty. Kto? Weinstein. Jaki Weinstein? To ten, który ma sklep z konfekcją. Einstein, profesor wyższej matematyki. On wynalazł nową teorię. Znasz tę teorię? Młoda, ładna jakaś. Teoria to nie kobieta, teoria to nie dziewczyna, teoria to jest książka. Profesor Einstein wymyślił książkę, wymyślił nową teorię, a w niej dokonał przełomu w całej nauce. Co było wiadomo, to przyszedł profesor Einstein, wszystko poprzekręcał i zrobił na odwrót. No ja rozumiesz? No, mówiłem ci, że on robi takie przekręty. Einstein powiedział, na świecie są dwie rzeczy. Jest czas i jest... No czas, nie wiesz, co to jest czas? Ja nie mam czasu. A gdzie ty się tak zbierzesz? Mam czas! No to siadaj, tu pogadamy, no. Siądę, aż zrozumiesz tą durną lepetyną całą mądrość tej teorii. No. Einstein powiedział, na świecie jest czas i jest jeszcze druga rzecz, miejsce. Czas i miejsce. I te dwa pojęcia to są pojęcia względne. Rozumiesz? Nie. Nie wiesz, co to jest względne? Jakby się to wytłumaczyć. Czekaj, mam. Uważaj. Mam na głowie 7 włosów. To bardzo mało. Patrz na głowę, na przykład. To wytarty przykład.
Mam na głowie 7 włosów, to bardzo mało. Ale jak już mam 7 włosów w mleku, to duża rzecz. Ale on nie handluje mlekiem. Kto? Weinstein. Jak się Weinstein? No ten z konfekcji, no. Einstein. No. Drugi przykład. Siedzisz gołym tylkiem na gorącym piecu. O, już lecę. Siedzieć gołym tylkiem na gorącym piecu. Ale ja ci daję tylko przykład. No to ja ci dam ten przykład i ty siadaj na gorącym piecu. No. Ale ty siedzisz tylko minutę. Za długo. Milcz. Siedzisz gołym tylkiem na gorącym piecu i ta minuta to jest dla ciebie wieczność. Wieczność. I odwrotnie, mówi profesor Einstein. Na kolanach siedzi młoda dziewczyna. A żona nie ma nic przeciwko temu? Czyja? No to Weinsteina. Jakiego Weinsteina? No to jest konfekcji, bo jak ja przychodzę do sklepu, to zawsze na kolanach siedzi truda jego kasierka. Ale kto ją trzyma? Weinstein! Einstein! On też? Ja się przez ciebie zabiję. Stań tu! Gdzie jesteś? Tu. A gdzie ja jestem? Tu. No. A teraz przejdź 2 kroki. Jeden krok, drugi krok. Stój! Gdzie jesteś? Tu. A gdzie ja jestem? Tam. No widzisz, to jest cała mądrość tej teorii. Ty jesteś tu, a ja jestem tam. Zrozumiałeś? Nie. Gdzie jesteś? Tu. A gdzie ja jestem? Też tu. A gdzie są ci wszyscy ludzie, co się... Tu. No widzisz, tak powiesz ty, tak powiem ja i tak powie każdy, kto ma oczy. Ale przyszedł człowiek. Tak? Przyszedł profesor Weinstein. Wszystko mnie pomieszał. Przyszedł profesor Einstein i powiedział, że my tutaj jesteśmy tylko względnie. I że tak naprawdę to nas tu nie ma. Nie ma cię, nie ma mnie, nie ma ich. A gdzie ja jestem? Nie ma cię. Względnie tu jesteś, a tak naprawdę nie ma cię. Nie ma. To no. Nie ma, no. Zrozumiałeś? Zrozumiałeś? Nie. Ja ci dam jeszcze jeden przykład, ale jak mnie nie zrozumiesz, to ja zniszczę ciebie i siebie. Masz tu 1000 złotych. To nie 1000 złotych, tylko 100 złotych. Na pieniążkach to ty się znasz. No tak. Dobrze, masz tu 100 zł. No. I przychodzi twoja żona i mówi, że masz jej dać 100 złotych. Nie. Przychodzi nie. Twój syn i mówi, że masz mu dać 100 złotych. I ty twojej żonie dajesz 30 zł. Nie, wszystko mnie pomieszał. Ja mam chore serce, za chwilę umrę na zawał. Oddała mi pieniądze, idę do domu. Jakie pieniądze? Oddawaj mi pieniądze, przecież ci dałem. No przecież powiedziałeś, że mnie tutaj nie ma. Oddawaj mi pieniądze, przecież tu jesteś. Ale przecież powiedziałeś, że mnie tutaj nie ma. Nie ja, Einstein. To niech ci Einstein odda te pieniądze.